Wybory samorządowe 2024. Dogrywka w Weekend FM. Arkadiusz Jerzyjewski, witam ponownie w studiu Weekend FM. Tym razem kandydaci drugiej tury wyborów na burmistrza Czarnego. Pan Mariusz Birosz z Komitetu Gmina Czarny, nasz wspólny dom. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I pan Piotr Zabrocki z Komitetu Stabilizacja, Kontynuacja, Rozwój. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie państwa. W Czarnym o urząd burmistrza ubiegało się 3 kandydatów. Panowie zdobyliście największą liczbę głosów i jesteście w drugiej turze wyborów. Gratulacje i dziękuję, że przyjęliście to zaproszenie. Przypominam, że program odbywa się na żywo. Będziecie mieli na odpowiedź odpowiednie albo 30, albo 60. albo 120 sekund. Kolejność wypowiedzi się będzie zmieniać. Jeśli któryś z was będzie chciał odnieść się bezpośrednio do słów kontrkandydata, to musi zrobić to w czasie zaplanowanym na swoją wypowiedź. A więc zaczynamy od autoprezentacji. Jako pierwszy pan Mariusz Birosz. Proszę bardzo, minuta dla pana. Szanowni państwo, w tym roku skończyłem 50 lat. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem 2 dzieci. Obecnie pracuję jako kierownik placówki terenowej KRUS w Człuchowie. Jestem absolwentem Politechniki Szczecińskiej na Wydziale Mechanicznym. Od wielu lat piastuję liczne funkcje społeczne na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym. Między innymi jestem prezesem Patriotycznego Stowarzyszenia Brygadańki, przewodniczącym Klubu Gazety Polskiej na naszym terenie, wiceprzewodniczącym honorowej kapituły Leśnik Stulecia, czy przewodniczącym kapituły Zachowali się jak trzeba. Na przełomie jednego roku organizuję lub sporganizuję kilkadziesiąt wydarzeń o charakterze społecznym, patriotycznym, charytatywnym, edukacyjnym czy sportowym na terenie kraju oraz Kresach Wschodnich. Uważam się za osobę skuteczną w działaniu, otwartą na współpracę i komunikatywną. Gdybym został burmistrzem Czarnego, to chciałbym te wszystkie cechy wykorzystać dla dobra naszej gminy, aby pracować dla mieszkańców i rozwiązać ich codzienne problemy. Dodam, taka ciekawostka, sport jest dla mnie bardzo ważny, a obecnie jestem mistrzem Polski tenisa ziemnego wśród pracowników KRUS-u. Dziękuję bardzo i czas teraz dla pana Piotra Zabrockiego. Szanowni państwo, Piotr Zabrocki, kandydat na burmistrza miasta i gminy Czarne. 21 lat w samorządzie, 12 lat byłem radnym, 9 lat burmistrzem. W tym czasie zrealizowane inwestycje to między innymi drogowe w naszych sołectwach, drogi we Wronkowie, w Raciniewie, w Biernatce, Nadziejewie, Domisławiu Dolnym, Sierpowie, Sokolu, Binczu, Wyczechach, a także modernizacja i przebudowa ulic w Czarnem, ulica Sobieskiego, Wojska Polskiego, Wiśniowa, Pomorska, Południowa, Podmurna, Strzelecka, Strażacka, Szkolna, Kanałowa, Mickiewicza, Targowa, Sarniak, budowa drogi do zakładu karnego, to także budowa 2 mostów przy ulicy Południowej i w miejscowości Prądy, to realizacja 19 projektów unijnych, modernizacja przedszkola, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, rewitalizacja, powstał żłobek, Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka i szanowni państwo, to nie wszystkie inwestycje, które wymieniłem. Dziękuję. Czas teraz na pytanie dotyczące gminy Czarne. Chodzi o konkretne deklaracje, nie ogólniki z programów wyborczych. 5 konkretów, panowie. Po jednym na każdy rok kadencji. Jak widzicie tą kadencję w każdym roku ewentualnego sprawowania przez was urzędu? Czas na wypowiedź to 2 minuty. Pan Piotr Zabrocki zaczyna teraz. Tak, priorytety, konkrety, deklaracje. To, co jest najważniejsze dla naszych mieszkańców, to na pewno jeszcze w 2024 roku musi to być zrealizowane, ponieważ mamy podpisaną umowę, zabezpieczone środki, czyli budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczech do Czarnego, także zakończenie inwestycji budowy drogi do zakładu karnego, budowy mostu w Prądach, to także projekty kościelne w Krzemieniewie, na Ciebie, Reciniewie, no i przebudowa sieci wodociągowej, w tym przypadku budowa kanalizacji Wyczechy Łoża, środki zabezpieczone, umowy podpisane. 2025-2026 rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową węzła osadowego, klaster energetyczny. 2026-2027 rewitalizacja ulica Kościuszki Przemysłowa, budowa nowego OSP, kanalizacja Grabowca. 2028 zagospodarowanie terenów pokolejowych, Dworcowa, Dworzec, budowa świetlicy wiejskiej w Biernatce. To oczywiście wszystko zależy od środków, które wpłyną z Krajowego Planu Odbudowy. I wiele inwestycji, których jeszcze nie wymieniłem. Dziękuję bardzo. Głos zabiera teraz pan Mariusz Birosz.
Przede wszystkim zamierzam efektywniej pozyskiwać środki zewnętrzne na inwestycje i zmniejszyć zadłużenie gminy do poziomu 40%. Gmina Czarne musi mieć stabilniejszą pozycję finansową. Nie może być tak, jak słyszeliśmy z ust burmistrza Piotra Zabrockiego, że nie należy się martwić, bo przecież jest w razie czego możliwość sprzedaży spółki wodno-kanalizacyjnej lub przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej. A główne zadania to: po pierwsze, rozbudowa oczyszczalni ścieków. Należy jak najszybciej skończyć z przewożeniem ścieków w zamkniętej oczyszczalni w Wyczechach do działającej na maksymalnych obrotach oczyszczalni w Czarnem. Około 50 tysięcy złotych miesięcznie kosztuje nas podatników przewóz ścieków. Po drugie, koniecznie potrzebny jest drugi żłobek. Dlaczego my, mieszkańcy Czarnego, mamy najdroższy żłobek w okolicy i musimy zawozić dzieci do żłobka w Biedzinie czy Szczecinka? Jestem po rozmowie z przedsiębiorcą Szczuchowa, który jest zainteresowany otwarciem kolejnego żłobka. Po trzecie, tematy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Uczynię wszystko, aby uczniowie szkół podstawowych mieli swojego stomatologa w szkole i aby powrócił lekarz do Wyczech. Jestem po rozmowach i lekarz w Wyczechach przyjmujący przez 2 dni w tygodniu jest rzeczą realną. Natomiast rozbudowa garnizonu Czarne powinna przyczynić się do stacjonowania na stałe karetki pogotowia w Czarnym. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, to należy lepiej doświetlić przejścia dla pieszych i zamontować radarowe wyświetlacze prędkości przy wjazdach do miejscowości. Po czwarte, budowa placu rekreacyjno-sportowego, domu kultury z prawdziwego zdarzenia i ścieżek rowerowych w stronę 4 jezior. W innych gminach przy współpracy z nadleśnictwami budowa ścieżek się udała. Wierzę głęboko, że u nas też tak się zadzieje. I po piąte, przejęcie dworca PKP na kino za rogiem, miejsca zabaw dla dzieci czy kręgielnie oraz pomieszczenia dla stowarzyszeń. Gdzie indziej dworce są po remoncie, a u nas dworzec nadal straszy swoim wyglądem. Byłem na rozmowie u dyrektora Andrzeja Osipowa i wiem, jak dworzec przejąć i jak go zagospodarować. To wszystko, tak? Dziękuję bardzo. Panowie, w niedzielę jeden z was zostanie burmistrzem Czarnego. Wkrótce złoży też ślubowanie. Chciałem zapytać o pierwsze wasze decyzje, najważniejsze na najbliższy czas. Chodzi również o decyzje personalne. Czas na odpowiedź, minutę, i zaczyna pan Mariusz Bilosz. Na początek spotkam się z wszystkimi pracownikami Urzędu Gminy, podległych gminie placówek i spółek, aby zapewnić, że nie chcę nikogo zwalniać. Faktem jest, że na spotkaniach przedwyborczych mieszkańcy składali dużo zastrzeżeń do pracy jednej osoby z urzędu. Ale osobiście uważam, że wspólnie można się porozumieć i nawet duże niedociągnięcia poprawić. Jako kierownik KRUS-u nikogo nie zwolniłem i podobnie chcę funkcjonować w gminie. Wręcz odwrotnie, należy dodatkowo zatrudnić osobę odpowiedzialną za pisanie i wyszukiwanie projektów w celu pozyskiwania środków zewnętrznych dla gminy. Chciałbym, aby radca prawny od razu służył swoją pomocą wszystkim stowarzyszeniom i organizacjom z naszego terenu. Dla mnie bardzo ważne. Należy jak najszybciej odbudować pozytywne relacje władz gminy z największymi zakładami pracy. Mam na myśli chociażby wojsko. Rzeczą fundamentalną będzie poprawa relacji z sołtysami. Będę kładł nacisk na współpracę i dialog. A relacje międzyludzkie powinny być budowane na prawdzie i zaufaniu. Dziękuję bardzo. Czas dla pana Piotra Zabrockiego. Szanowni państwo, najważniejsze decyzje po 21 kwietnia 2024 roku, czyli poniedziałek 22 kwietnia, to na pewno staniemy przed wyborem kierownika klubu Senior Plus w Kijnie i opiekuna seniorów. To także zatrudnienie pracowników w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Czuchowie na prace interwencyjne, czy publiczne, czy stażystów dla przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej. No tutaj jednoznacznie wiemy, że to związane jest z estetyką terenów zielonych, z koszeniem między innymi trawy. To także przygotowania do obchodów Konstytucji 3 maja, 20-lecia Polski w Unii Europejskiej, Dni Gminy Czarne. To także spotkanie z Komitetem Organizacyjnym Dożynek Gminnych właśnie w Biernatce, gdzie będziemy musieli przygotować drogi i cięcia pielęgnacyjne. To także zabezpieczenie środków na dokumentację budowy dróg Kościelna, Cicha i budowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym. Dziękuję. Wiejskiej świetlicy w Biernatce. Dziękuję bardzo. Czas by zwrócić się teraz do tych wyborców, którzy nie oddali głosu na żadnego z was, a na waszego kontrkandydata, który nie wszedł do drugiej tury. Jak panowie zamierzacie przekonać tych wyborców do siebie, dlaczego mieliby teraz zmienić zdanie właśnie na waszą rzecz? Jako pierwszy odpowiada pan Piotr Zabrocki. Szanowni państwo, ja dziękuję bardzo za oddane głosy w pierwszej turze. Jakże symboliczne 1410, prawie kojarzone z Grunwaldem. Myślę, że
inwestycje, które zamierzam przeprowadzić w najbliższej kadencji, przekonają państwa do oddania głosu na moją osobę, a na pewno z takich ważnych inwestycji to jest sieć wodociągowa w Domisławiu i Nadziejewie, to także wiele innych, które w programie wyborczym się znajduje. Zachęcam państwa do głosowania na jednego z dwóch kandydatów na burmistrza miasta i gminy Czarne. To państwo zdecydujecie, na kogo oddacie głos. Proszę, żebyście uczestniczyli w wyborach 21 kwietnia 2024 roku. No i liczę na państwa głosy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I głos zabiera pan Mariusz Bilusz. Wiem, że osoby, które głosowały na pana Andrzeja Wita, również nie zgadzają się z obecnym zarządzaniem gminą przez urzędującego pana burmistrza Piotra Zabrockiego. Czy są to osoby, które oczekują efektywniejszego gospodarowania? Wiele zagadnień w programie mieliśmy wspólnych, takich jak ograniczenie zadłużenia gminy, lepsze pozyskiwanie środków na inwestycje, zadbanie o mieszkania komunalne czy dbanie o seniorów. Nieskromnie powiem, że takie działania prowadzę nieustannie od wielu lat. Zwracam się również z prośbą o głos do osób, które z różnych powodów nie były głosować w pierwszej turze. Zachęcam je do zapoznania się z moją ofertą programową na najbliższe 5 lat i do rzetelnego prześledzenia mojej wieloletniej działalności na rzecz gminy i jej mieszkańców. Przed nami bardzo ważny wybór, czy kontynuacja obecnego stanu rzeczy, czyli dalsze zadłużanie gminy, wyludnianie się gminy i brak pieniędzy dosłownie na wszystko, czy wreszcie rozsądne gospodarowanie i dotrzymywanie danego słowa. Proszę państwa, w najbliższą niedzielę zadecydujemy o przyszłości gminy na najbliższe 5 lat. Wybory samorządowe 2024. Dogrywka w Weekend FM. W studiu Weekend FM kandydaci drugiej tury wyborów na burmistrza Czarnego, pan Mariusz Bilusz i pan Piotr Zabrocki. Przechodzimy do pytań wzajemnych. Za chwilę będziecie mogli zadać po dwa pytania na przemian w sobie. Zapytana osoba będzie miała minutę na odpowiedź i jeszcze potem będziecie mieli 30 sekund na ewentualne uzupełnienie. Pan Mariusz Bilusz jako pierwszy, proszę bardzo. Przed pierwszą turą wyborów tutaj w tym miejscu zadałem panu pytanie, panie Piotrze. Kto jest autorem zdania? Zdecydowanie największym zagrożeniem jest groźba wystąpienia znacznej szkody w środowisku porównywalna z katastrofą ekologiczną na Odrze. Chodzi oczywiście o naszą rzekę Czernicę. Odpowiedział pan, że mógł być to ktoś z Urzędu Wojewódzkiego. Przecież to pana zdanie. Napisane w piśmie do samego premiera i parlamentarzystów. Dlaczego obarcza pan innych swoimi wypowiedziami? Dlaczego pan wtedy skłamał? I minuta na odpowiedź, pan Piotr Zabrocki. Trudno tutaj mówić o kłamstwie, ponieważ wiele informacji zewnętrznych, które dotyczyły oczyszczalni ścieków, pochodziły nie tylko od burmistrza miasta i gminy Czarne, ale także i od przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska w Gdańsku, ale także i wielu tych, którzy w sposób niewłaściwy, hejtowy wręcz wypowiedzieli, opowiadali się na temat tych sytuacji, które zdarzyły się w gminie Czarne. Oczywiście wiemy doskonale, że gmina Czarne nie jest jedynym takim ewenementem w skali Polski, że ma przestarzały system kanalizacyjny czy związany z oczyszczaniem ścieków. Dlatego moją decyzją było poproszenie różnych i posłów, i senatorów o pomoc w pozyskaniu środków na oczyszczalnię ścieków. Dziękuję bardzo. Chciałby się pan jeszcze odnieść do tego? Pół minuty? Tak, oczywiście. Ja powiem tak, że burmistrz, który rządzi przez 9,5 roku, powinien pozostawić po sobie gminę w dużo lepszym stanie. W tej chwili my widzimy, jak beczkowozy, powiem tak w cudzysłowie, śmigają z Wyczek do Czarnego. My jako podatnicy za to płacimy około 50 tysięcy złotych miesięcznie. To się dzieje już od kilkunastu miesięcy. A to, co powiedział pan Piotr, to się również potwierdza. Pan prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Szymon Gajda powiedział, że gminie Czarne grozi katastrofa ekologiczna. I czas na pierwsze pytanie od pana Piotra Zabrockiego. Panie Mariuszu, mam pytanie dotyczące tego, co się wydarzyło w gminie Czarne. Od 2016 roku gmina Czarne realizuje projekty unijne. W sumie, tak jak mówiłem, 19 projektów, które według pana projekty znacząco wpłynęły na rozwój gminy Czarne. I minuta na odpowiedź, proszę bardzo. Ja przede wszystkim chcę podziękować tutaj radnym, którzy decydowali, że wsłuchali się w pewne
projekty, albo nie tyle może nawet projekty, ale tego, czego oczekiwali mieszkańcy. Mam na myśli tu przede wszystkim most w prądach, bo chciałbym powiedzieć, że przez pan burmistrz, no nie ukrywam, odpowiadał przez kilka lat, że ten most nie należy do władz gminy. My tutaj mocno zainterweniowaliśmy. Uważam, że ta sprawa stała się dzięki nam bardzo medialna. I tutaj jedynie mogę podziękować radnym za to, że wsłuchali się w głos mieszkańców, że ten projekt został złożony. Ale tak naprawdę jakby nie interwencja mieszkańców, jakby nie interwencja ludzi z boku tego mostu, dzisiaj tak naprawdę ten most by dzisiaj nie był w remoncie. Pół minuty dla pana Piotra. Tak, chciałbym się odnieść. No, panie Mariuszu, nie odpowiedział pan na pytanie, nie wskazał pan żadnego projektu unijnego. Natomiast most w prądach powstał z pieniędzy rządowych przy udziale środków gminy. Istotnie było zamieszanie, czy ten most jest, czy na pewno my musimy inwestować i wydawać środki. Natomiast zostało ustalone, że tak, przyjęliśmy, ten most należy do nas, więc pozyskane rządowe pieniądze pozwoliły go wyremontować. I drugie pytanie, pan Piotr Zabrocki. Tak, panie Mariuszu, wielokrotnie wspomina pan o pozyskanych przez pana środkach zewnętrznych dla gminy. Jakie to były środki, w jaki sposób pozyskane i na jaki cel wydane? Lubię rozmawiać o faktach. Przyjechał do mnie na przykład obecny radny pan Ireneusz Rapi z prośbą o interwencję, jeśli chodzi o termomodernizację budynków w Wyczechach. Ja ze swej strony, pan Irek Rapis mówił, że tylko ma dostać Bińcze, Wyczechy jako miejscowość jest poszkodowana. Tak to określił. Ja ze swej strony zainterweniowałem, opisałem całą sytuację, opisałem, że mieszkańcy Wyczech tego potrzebują. Napisałem bezpośrednio pismo do pana rzecznika rządu, również jak dobrze pamiętam, również do pana premiera. Pan premier przychylił się do tego pisma. Uważam, że to jest zasługa, no nie ukrywam, w dużej mierze moja. Jeśli chodzi o most w prądach, wcześniej wspomniany, również drogi przy garażach, przy szkole, również to z naszej strony była interwencja. Jeszcze 30 sekund na ewentualne odniesienie. Tak, szanowni państwo, no trochę mnie to dziwi, ponieważ najpierw powstaje pomysł, później powstaje za zgodą rady dokumentacja, później złożenie wniosku i dobrze złożonego wniosku. Nikt nigdy nie sądzi, że komisja działa w ten sposób, że są jakieś wpływy zewnętrzne, że ktoś ma dostać środki, a ktoś ma nie dostać środków. Także to jest dla mnie zaskoczenie wielkie. Dziękuję. I drugie pytanie. Przez nas nie dostał środków. Dziękuję. Teraz drugie pytanie od pana Mariusza Bielosza. Tak się składa, że w dniu dzisiejszym czeka nas jeszcze jedna debata w Czarnym. Tym razem nasza wspólna z mieszkańcami. Mam nadzieję, że pan Piotr Zabrocki się na niej pojawi, gdyż mieszkańcy mają mnóstwo pytań. W imieniu wielu rodziców zadam jedno z nich. Dlaczego od wielu lat w naszej gminie jest tylko 25 miejsc w żłobku i dlaczego w Czarnym jest najwyższa cena za żłobek? 1000 zł plus dodatkowo za wyżywienie. Już odpowiadam. Oczywiście, jeżeli pan dobrze pamięta, chyba że jeszcze nie uczestniczył pan w obserwacjach, co się dzieje w Radzie Gminnej, mieliśmy pomysł na przejęcie byłego przedszkola wojskowego, natomiast to zostało tak jakby niezaakceptowane przez radnych Rady Miejskiej o poprzednich kadencji, więc ten pomysł nie mógł być zrealizowany, dlatego przejęliśmy kasyno wojskowe, gdzie tylko możemy stworzyć 25 miejsc w żłobku. Dzisiaj mam informację, że nie dostało się do żłobka 7 dzieci, więc w tym przypadku chcemy zapewnić oddział i stworzyć oddział żłobkowy w przedszkolu gminnym, w którym mamy więcej miejsc, a tam może być też dzieci ze żłobka mogą być po prostu umieszczone.
Dziękuję, jeszcze ewentualnie 30 sekund na ewentualnie. Tak, tutaj pan Piotr mówi, że tylko 7 dzieci chce dodatkowo być w żłobku w Czarneńskim. Myślę, że to jest nieprawda z tego względu, że zapotrzebowanie jest dużo, dużo większe. Rodzice nie składają takich wniosków do Czarnego, gdyż ten żłobek w Czarnym jest po prostu za drogi. Ja z kolei jestem po rozmowie z przedsiębiorcą Szczuchowa. Na prośbę inwestora zaproponowałem pomieszczenie po hurtowni budowlanej świętej pamięci pana Rusina, budynek banku PKO. I myślę, że w ten sposób też powinniśmy pójść i porozmawiać z przedsiębiorcami, którzy prowadzą taką działalność w naszym powiecie i chcieliby taką placówkę również otworzyć w naszej gminie. Dziękuję bardzo. To były już ostatnie zagadnienia. Teraz czas na podsumowanie. Co panowie chcecie na koniec powiedzieć, przekazać swoim wyborcom? Dlaczego to na jednego z was mieszkańcy gminy Czarne powinni w najbliższą niedzielę oddać głos? Tutaj jeszcze minuta na wypowiedź. Pan Mariusz Bierosz zaczyna. Proszę bardzo. Ja ze swojej strony mogę zapewnić, że inwestycje przeprowadzone w naszej gminie będą wykonywane porządnie, z należytą starannością. Jestem zdania, że należy robić raz, a porządnie. Zrobię wszystko, aby zatrzymać trend wyludniania się Czarnego. Dlatego natychmiast musi powstać żłobek, nowa oczyszczalnia ścieków, a woda z kranu musi u wszystkich lecieć zdatna do picia. Dorośli, a zwłaszcza dzieci, zasługują na bezpłatne atrakcje podczas Dni Czarnego. Jestem po rozmowach z lokalnym biznesmenem o zorganizowaniu święta kurczaka. Uważam, że to przedsięwzięcie wypromuje gminę Czarne. Cenię sobie prawdomówność, rzetelność, pracowitość i dotrzymywanie słowa. Tylko na tych fundamentach można iść do przodu i zmieniać naszą małą ojczyznę na lepszą. Szanowni mieszkańcy gminy Czarne, myślę, że dałem się poznać jako osoba skuteczna w realizacji powierzonych zadań. Stawiam na dialog i współpracę, bo wspólnie można więcej. Zachęcam do oddania głosu na moją osobę. Ze swej strony mogę obiecać, że nie zawiodę. Dziękuję bardzo. I na zakończenie jeszcze pan Piotr Zawrocki. Szanowni państwo, mieszkańcy miasta i gminy Czarne, drodzy słuchacze, przez 9 lat wspólnie zmienialiśmy gminę Czarne. Chcę bardzo serdecznie podziękować pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem, a także radnym, sołtysom, radom sołeckim, przewodniczącym osiedli, kierownikom, dyrektorom jednostek, prezesom spółek za wspólną pracę, poświęcenie i wszystkich zaprosić do udziału w wyborach 21 kwietnia. Chciałbym także, aby pracownicy czuli się docenieni i tak naprawdę te wnioski, które składaliśmy, one były dobrze złożone i dlatego otrzymaliśmy środki. Mam jeszcze apel do wszystkich, którzy rządzą, żebyśmy jako gmina otrzymali bardzo duże pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i zostały wyremontowane drogi wojewódzkie 201 i 202, które prowadzą prosto do Czarnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzisiaj byli z nami kandydaci drugiej tury wyborów na burmistrza Czarnego, pan Mariusz Bierosz z Komitetu Gmina Czarne, Nasz Wspólny Dom. Dziękuję bardzo. Również dziękuję za zaproszenie. I pan Piotr Zawrocki z Komitetu Stabilizacja, Kontynuacja, Rozwój. Również dziękuję. Bardzo dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Jutro w Weekend FM ostatnia już debata, spotkanie z kandydatami na burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Wszystkie te debaty oczywiście znajdziecie na weekendfm.pl. Arkadiusz Rzeżejewski, ja dziękuję za dziś. Do usłyszenia jutro. Wybory samorządowe 2024. Dogrywka w Weekend FM. Weekend FM.